No jest czasami moment, kiedy można jej wbić jakieś combo. Ale jak ona już zacznie szaleć tymi jakimiś atakami jakiejś mrocznej magii, to już... Dobra, jedziemy z tym co zwykle. Dobra, już nie zakładam żadnych krwotoków, żadnych buffów, bo to mi szkoda w ogóle na to. Choćby nawet dusz poza nagraniem kupywać. Można te pierwsze dwie fazy jakoś ogarnąć. Najgorsza to ostatnia! Dzięki, już mam jeden Estus na minusie, jakby mi było potrzeba. Myślałem, że się nabierze. Nie wiem, gdzie ona jest nawet teraz. Ja. Nic nie widzę. Znowu znikła. Super. To jest dobry sposób, żeby ją okrążać. O, widzicie? Nawet nie trafiła. Masz, mato. Aj! Myślałem, że na furię ją wezmę. Nie, momentami tak mi pięknie idzie, czasami to tak kaleczę. No i z drugi raz jej się udaje mi umknąć. Bo nie mogę jej namierzyć po prostu. No właśnie. Czasami robię błędy jak dziecko. No właśnie. Dobra, bujaj się, bo po prostu już nie mam siły. Jeszcze raz. Powiem szczerze, że nawet nie będę zmieniał na inną broń, bo dobrze są te pazury. Na tą zirę, jakbym zaczął nie spamować atakami, nie ma szans. Musicie wyczuć moment, to jest najgorsze. To jest podstawa Dark Souls. Wyczuwanie ataków innych przeciwników. No właśnie, nie możecie sobie pozwolić na takie kurwa błędy. O, pięknie, pięknie uniknęła. Nie! Koniec! Pięknie! Po prostu... Nie, chyba zacznę mniej rozmawiać, więcej grać. Czy to nie ma sensu? Dwa razy pod rząd. Pierwsza faza, no to śmiech. Żarów też mam dużo, normalnie. Szał. Szał ciał. Jeszcze raz. Może sam, może poczekam na jej atak, zamiast tak lecieć jak debil. No właśnie. Zobaczymy, co zrobi. Wpadniesz, furie? Nie wpadniesz. Nie jesteś taka głupia. Ale tutaj już chyba będziesz, wpadniesz. W moją pułapkę. Ładnie. Jedziemy. Ona uciekła. Nie mam staminy, muszę poczekać. Aj, w złym momencie. Dobra. Nie! Dobra, spokojnie. Cholera. Teraz już mam problem. Nie pojawiłaś się już za plecami. Leżeć. Dobra. Dobra, to jakoś poszło.
ogóle? Ona zawsze jak atakuje takim swoim podwójnym atakiem, to czasami ma przerwę pomiędzy tym pierwszym a tym drugim atakiem, wtedy ją można złapać. Potrzebnie robiłem unik. Nie, nie, nie! Jezus, jakim cudem udało się uciec. Nie, buf! Missed click. No witam, Krzychu. No widownia mi rośnie i nie wiem, no fajnie, że są, ale normalnie, że oglądałem te zgony, które tutaj zaliczam. To jest dramat jeden wielki. Mam nadzieję, że to się jakoś w miarę ogląda, bo ja tu przeżywam jedno wielkie piekło tutaj. Nie mogę tego bossa przejść, tak sobie nagrywałem, znaczy grałem sobie poza nagraniem i tak jedna, druga, trzecia, czwarta godzina nie mogę przejść. To sobie pomyślałem, że może stawię sobie tego bossa na Twitcha. Może ktoś będzie zaciekawiony tą walką. Nie, no to jest bardzo widowiskowa walka, ale jedna z najcięższych. To jest dramat. Może wam się to przyjemnie ogląda, ale... ale dla mnie jest taka męczarnia. Weźmy teraz traf. No chodź, koleżanko. Nie! Myślałem, że ją złapę w pułapkę. Ładnie. A! To było piękne. Nie! Jak mi siekła! Lecz, lecz, lecz! Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. No i teraz gdzie jest? Ja pierdzielę. Muszę uciekać. Aaaa! Ale zes! Dobra, pięknie. Wejdź na diska, bo nie chce mi się pisać. Poczekaj chwilę. Może jak przerżnę, to może wejdę. Teraz mnie oceniło wiadomość. Jak miałem pełny pasek życia. Nie, nie! Gościa! Śmiertelny błąd popełniłem. Nie mogę tak cały czas atakować, jak nie widzę tamtego drugiego. Jeszcze go leczy! Jeszcze go leczy! Nie ma takiego bicia. Znowu nie widzę tamtego gościa. Jak ciężko wymienić te ataki. Nie? No spokojnie. Muszę się oddalić, zanim będę się leczył. Nie ma sensu, jak tak blisko jest przeciwnik. Dobra. Nie? Nie mam staminy. Trafisz.
Znowu go leczy. Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się. Leżeć. Bardzo dobrze. Teraz żar. Główna broń. Dobra, zmieńmy na estusy. No i teraz próbujemy. 10 estusów, no i... No jest szansa, żeby teraz to ten nie zjebać, no ale... No weź wyczuj teraz jej ataki na tej trzeciej fazie. To jest jeden wielki dramat. Teraz? Nie rozpalać! No, no ładnie, to było dobre. Oczywiście musiała zbijać. Tam atakuje. Gdzie ona jest? No, tam nawet nie podchodzę. Nie! No to tak się kończy właśnie atakowanie jej. W złym momencie. O, tak się kończy leczenie w złym momencie. Nie, nie, nie. O, odmrożenie. Pięknie po prostu. Nie mam szans, no nie mam szans. A ładnie, złapałem. Mogłem atakować. No i oczywiście nie dałem. Nie pozwoliła mi się naładować. Nie no, ona cały czas mnie atakuje, ja tylko tracę estusy. Tutaj jest ścigale. Nie ma! Nie! Czekaj, czekaj. Widzę, że nie ma co jej atakować jak z dwa razy, góra trzy. Za dużo estusów tracę. Nie, nie! Da. Nie! Podmrożenie, super! Nie ma sensu. Leczę, leczę go. No nic jej nie robię. Tak. Będzie atakować z dystansu. Przydałoby się ją namierzyć, gdzie ona jest. Już odmrożenie. Super. Nie zdążę. Ja pierdziel, co jest atak ciężki do garnięcia. Nie, nie było szans. Nie było szans, po prostu kurwa, no nie idzie tego przejść po prostu. Mówisz, że mam wejść na tego, na Discorda. Pyknę jeszcze raz. Ty tam pyknij to, fajnie się ogląda jak dostajesz pierdol. Kurwa, ja dzisiaj dostaję w pierdol już 5 godzin. Ja nie wiem, czy jest to chyba z tydzień to minie, zanim ja to przejdę. To jest jeden wielki koszmar. Ja nie wiem, jak tu ludzie przechodzą w ogóle. A nie są silniejsi? Nie, no tutaj to... I właśnie to jest to, że ja nawet, wiesz, powiem ci szczerze, że ja nawet farmiłem w tej grze. No. No i niektórzy są nawet słabsi, jeżeli chodzi o level ode mnie.
Nie wiem, czy ja to taki nie ogar. Nie, ten boss jest przejebany, to też trzeba. Też trzeba mieć pod uwagę. Nie, nie masz, nie dodałeś tego hostującego. Nie dodało mnie? Nie. Bo tam sobie ściszyć. Tam jest taki trybik, zarządzaj autohostowaniem, nie? Ale dostaję w pierdul. Dobra, jeszcze raz mi powiedz. Ciszyć, bo nie słyszę za bardzo. Jeszcze, okay. Ja nie zobaczę tego, dopóki ty nie będziesz offline. No, wiedziałem, że tak, no. Tak, tak, to... Ja muszę być online, a ty musisz być offline, tak? Bo to na tej zasadzie działa. Jak ciebie nikt nie ogląda, to wtedy na mnie jeszcze przerzucę. No, rozumiem. O Jezus. No, kurwa, same jaja. Ty, wyobrażasz sobie, kurwa, znalazłem od paru dni na kanale, tam na Warframe się coś dzieje. No. Nikt nie uwierzy, że gościu sobie kupi autobota i zresztą auto viewer bot, nie? Wiesz co to jest? Nie, pojęcia nie mam. Bot, za którego płacisz i on na kanale nalicza ci ilość widzów. No. A jaki jest kurwysyjski oszust, nie? Chodzisz do niego, tak ja! I tam jest, i tam ma 30 albo 60 osób od razu, nie? Jak to wygląda. No. A w rzeczywistości jest w górach chyba 6 albo 7 ci, którzy rzeczywiście weszli, nie? Czy to jest samo, powiem szczerze. Ale są takie osoby, kurwa. No, to i za każdym razem jest. Najpierw zaczął od 30, nie? Ale zauważył, że niektóre kanały się rozlatają, to teraz ma 60-50 na start. Zaraz se wejdę, kurwa, i zobaczę. No. Ale to nie tak, kurwa, gdzie potem mam screenshoty, wszystko, kurwa, potwierdzone, ja wiecie, się, kurwa, za szkół. Na temat jego tego wybrytu. A masz jakiś nick, albo imię, albo nazwisko, albo cokolwiek? Mam, ale teraz ty jesteś na wizję. To jest... A, rozumiem. Ale się screenshota, kurwa. Żebym ja uważał, kurwa, że... Wiesz, jak to może być. No, ale o to chodzi, że są tacy ludzie, są takie skurwysynki, które tak robią, że wiesz, bo patrzysz się na takiego, tu masz 10 osób, nie, bo to chyba to musi być fajnie coś robić, nie, fajnie się ogląda, nie? A ty dupa, kamery nie ma nic, nie, jeszcze gada, kurwa, tak jakby był w pokoju, nie wiem, gadał z dna jakiegoś stanego dęka, nie, tak go słychać. No. Skurwiamy to. I takie jedno coś, ten... Trochę ci przycina, jak ten taki film, jak w powietrzu by wychodził. No. Tu są te czarne ognie, nie? To się tak przycinało. Dziwne. A to teraz dalej, to jest na PS4 czy na PC-cie? Na PC-cie. Aha. Ale jak go nie zajebiście? No chociaż tyle, ale wiesz, że tego nie ustawiłem, nie? No. Dzisiaj się odezwał do mnie kolega, nie? Ten, co mi pomagał. I mówi, pyta, ten, mówi do mnie, że... Widzę, że pomogłem ci trochę z OPS-em. No, mówię, że nawet musiałem cię pochwalić na tym, na Twitchu, bo padły opinie, że muszę powiedzieć, kto to mi pomógł, bo ja sam na pewno nie ogarnąłem. Gdzie to jest Giron? Dobra. A ten koleś, co ci pomaga z tymi streamowaniem, albo coś? Jeszcze raz? Ten koleś, co ci pomaga z tymi streamowaniem? Wiesz co? Kiedyś nagrywał na YouTubie, no teraz na razie taki obserwator bardziej. Aha. Tak, jestem ciekawy. Ojeju. Pierwsza faza mi dostaje w pierdzie, ale gdzie tam do trzeciej? Nie! Dzięki! Wiesz co? Krzychu, ja cię bardzo słabo słyszę. Nie wiem, czy jest jakaś opcja, żebym podgłośnił mikrofon. Albo muszę w ogóle ściszyć grę. Czekaj. Może w tym całym tym. W Discordzie. Głośność odtwarzania. Teraz powiedz coś. Jesteś? Halo. O, coś zniknęło. Dobra, spójrzmy jeszcze raz. Nie wiem już, który raz z kolei. O, tylko jeden żar, to jest jakiś dramat. Nie. Dobra, teraz twór
trafia. Nie mogę, nie trafiłem. Długo potrwa. A nie możesz się załóżmy trochę podeszyć, postać, żeby wyjść na... Nie, to nie ma nawet nie ma... To nie pomoże, nic nie pomoże. Praktycznie ja mam naprawdę wysoki level jak na ten... Jak na tą grę. Ja mam 120 któryś. Niektórzy to podchodzą do tego bossa jak mają 110, 109. To nie pomoże. Już. A jak ekwipunek lepszy nie możesz przekarmić? Że już próbuję na wszystkie sposoby. Już to, że w ogóle w tych walkach stosuję trzy ekwipunki praktycznie. Używam i tych pazurów, i mam takie podwójne miecze, i używam łuku. To tu już jest wymyślne. Nie korzystam cały czas z jednej broni, nie? To po prostu się nie da. No ale nie trafiło. To może wejdziesz na YouTube i sprawdzisz, kto, jak on się zmieni. Powiem ci, ale to by popsuło zabawę z tej gry. Najlepiej to samemu się męczyć, kurczę, ale wiesz, przejdziesz tego... Właśnie na tym polegają solsy, nie? Męczysz się, bo męczysz, kurwa, nie wiem, parę dni. Ale wiesz, ta myśl, że udało ci się przejść samemu, nie? Ja nie, bym będzie zobaczył, co oni używają, albo jakie mają levele, nie? Bo może lepszy sprzęt mają na tych levelach. Nie wiem, powiem ci, że jak nie przejdę tego dzisiaj, to po prostu patrzę, ale... Oj! Otóż, jakim cudem ty ścirą nie trafiłaś? Nie wiem, masakra jak... 11 estu zup... Powinno być teraz za plecami. Jej nie ma. Za mnie dojedzie. No, wiedziałem. Jedziom, jedziom, nie! Ło! Fuks. Dobra. Zmieniam ekipunek znowu na dwa miecze. Ja tutaj nie mam szans, żebym ja pazurami w ogóle walczył. Jest na padzie, no. Nie, ja na klawiaturze dawno go... Nie wiem, klawiaturę też bym dawno wypalił. No ja też powiem, ale to jest na Xboxie, jest to... Bardzo słabo cię słyszę, wiesz? Czy ty grasz na Xboxowym kontrolerze, czy na PS4? Nie, nie, na PS4. Na PS4, aha. No. To chuj, to mi nie pomoże. Dobra. O, ale mi wychodzi. Jeszcze raz? Wiem, że tam banał na tym klawiaturze, bo w wypadku też nie mogę grać. I kurczę mi cały czas rozumiem, że nie mam ich kontrolę. Nie? Jakim cudem nie tak samo. Tak więcej mam już tam szczęścia niż w sobie. Czego jeszcze, no?
co? Oczywiście mini klik. Klawisze. Pięcia stóp. Nie ma opcji, żeby ja przeszedł z 5 metrami na tą trzecią fazę. Nie? Jeszcze raz? Co to są te estusy? Nie, to jest ten potion. Wiesz co, to jest, znaczy potion. Ładuje ci życie. Masz, jak masz ekwipunek w lewym dolnym rogu. No to widzę. To te buteleczki właśnie. Mierdolę. Przewracają właśnie życie, ale mam maksymalną ilość jest 15, nie? Ale on jest już kozacki ten potworek. Jeszcze raz? Mówisz, że on jest kozacki ten potworek. Bo tak właśnie obserwuję, co ty grasz. No, no. Oh, dramat jeden wielki. Wiesz co, ej, jest jakaś możliwość, żebym ja podgłośnił, żeby cię słychać lepiej? Tak, tak, bo to jest niemożliwe, żebyś nie słabo słychał, bo ja mam wszystko, wiesz, studijny mikrofon i tak dalej. To aha, mnie słychać nawet z drugiego końca pokoju. Jak wchodzisz na Discorda, no, to na naszej rozmowie, na moją postać, na mojej, na rozmowie, weź, zgaś sobie to, ten SC w prawym górnym rogu. Okej. Okay. Prawy górny róg SC. No, i teraz na mój nick naciśnij prawym, tam gdzie jest rozłącz na środku. Ustawienia nie. Bo ja tu widzę opóźnienie, nie? Wiem. Nie, na środku rozmowy, tam gdzie jest, a, tam, dobra, jest mój, no, moja ikonka i twoja. No widzę, no. No prawym na niego, na moją, okay, postać, na moją nick. Na nick, no, na, no, nick, nie na, a, na, bo ten opóźnienie mamy i tam masz pasek taki, nie? Aha. No, daj go wyżej. Jaki cudy ty mnie słaby słyszysz? To jest niemożliwe. Nie wiem, powiem ci. No teraz. To wyjdź z tego, to ja chyba wiem, coś ty chcesz zrobić przez przypadek. Jeszcze raz na ten trybik koło swojego niku. Lewy dolny róg. Prawy dolny, dobra, trybik. Lewy dolny róg, tam ci pisze twój nick. Makro gdzie B. Masz, gdzie masz mikrofon, słuchawki i trybik. Naciśnij trybik. Tam jest głos i wideo. Ja muszę widzieć, co ty robisz właśnie. Tu tak sobie poczekam, aż się opóźnienie. Głos i wideo. Głos i wideo. Mhm. I... Nie, też masz na fulla. To teraz na opcjach Windowsa. A, na opcjach Windowsa mam na 0. Przecież już stąd widzę. Na dole, okay, na pasku, gdzie jest, gdzie masz Windowsa. A, dobra. Dobra, teraz już jest. No, chłopie, jak ty masz na 2, no to coś ci się spodziewałeś. Nie, przed chwilą ściszyłem, żeby cię, wiesz, żeby grę ściszyć, bo słabo cię słyszałem. Później weszliśmy w opcję. Ale ty, no, musisz mieć na OBS-ie rozdzielone dźwięki z gry, dźwięki z Discorda i dźwięki z innych aplikacji, nie? No. Bo jak masz wszystko na kupie, to czasami jak właśnie masz z kimś rozmawiasz albo coś, to żebyś sobie mógł oddzielnie podgłośnić, oddzielnie przyciszyć, niż a grę oddzielnie znowu. Mhm. Poczekaj. A to na OBS-ie to dopiero jak wyłączysz streama, dopiero wtedy się tym bawisz, nie? No dobra. Nie ma co. Nie zrobisz w tej chwili. Nie ma co, dobra, to jadę dalej, wezmę sobie teraz czat. Dobra. Ale teraz dwa razy lepiej słyszę, także git. No myślę. No i teraz to można grać.